Gościem Siewie TV jest dzisiaj Ewa Pajor, piłkarka, zawodowa piłkarka, grająca w Wolfsburgu, w tamtejszej Bundeslidze kobiecej. Powiedz, jak to się zaczęło? Dlaczego na przykład nie uprawiasz gimnastyki artystycznej, tylko piłkę nożną? To jest taka męska gra. Męska, ale od zawsze na podwórku, w szkole zawsze gram w piłkę nożną, no i pokochałam ten sport. Wiem, że wtedy, bo teraz już coraz więcej dziewczyn gra, wtedy jeszcze bardzo mało dziewczyn grało, ale ja zawsze z chłopakami grałam i mi to nigdy nie przeszkadzało. No i tak pokochałam ten sport. Przypomnij swój pierwszy klub i potem co się działo dalej. Moim pierwszym klubem był szkolny klub UKS Orlęta Bielenin. Tam też chodziłam do szkoły, no i stamtąd przeszłam już do Medyka Konin, jednego z najlepszego klubów w Polsce. A teraz gram w VfL Wolfsburg. Właśnie, powiedz mi, czym się różni ten futbol kobiecy niemiecki od tego naszego? Czy to jest różnica lata świetlne, jak mówią? Jest wielka różnica pod każdym względem. Nawet pod względem organizacji, pod względem no też jakości. Wszystko jest na tip-top i nic tylko trenować. No i oczywiście wysokości kontraktu. Tego nie ujawnisz, ale ona jest dużo, ten kontrakt jest kilkakrotnie większy niż w Koninie. No na pewno jest większy, bo w Bundeslidze i w Niemczech jest to naprawdę popularny sport. Kobieca piłka w Niemczech jest tak samo popularna jak męska i no są różnice. Powiedz mi, jakie zachowania swoje lubisz najbardziej na boisku? Co jest twoim największym atutem? To jest waleczność. Myślę, że nie odpuszczam do końca meczu. Zawsze walczę do ostatniej sekundy na boisku i myślę, że to jest taką wizytówką. I umiesz się zawsze znaleźć tam, gdzie powinnaś być. Przeważnie tak jest. Przeważnie tak jest. Jestem napastniczką, więc też wymagane jest ode mnie, żebym strzelała bramki i staram się to robić, ale najważniejsza jest drużyna i jeżeli ja nie strzelam, a zespół wygrywa, jestem tak samo szczęśliwa, jakbym strzeliła bramkę. Osiągnęłaś bardzo dużo, ale masz cały czas swoje sportowe marzenia. Jakie one są? Co byś chciała jeszcze osiągnąć? Jeszcze nic nie osiągnęłam. Jestem bardzo młodą zawodniczką i ciągle dążę do tego, żeby być jeszcze lepszą, a takim moim marzeniem jest na pewno pojechać na Mistrzostwa Świata z reprezentacją Polski i w końcu pokazać, że jesteśmy naprawdę dobrym zespołem i zasługujemy na to. A z klubem na pewno chciałabym wygrać Ligę Mistrzyń i co wszystko to zgarniamy i Puchar Niemiec i Ligę. Dziękuję bardzo, ja Ci życzę, żeby to się spełniło. Gościem Siewie TV była Ewa Pajor, napastniczka drużyny kobiecej Wolfsburga z Bundesligi niemieckiej.